Dobra, słuchaj, powiedz, co jeszcze wiesz na temat twierdzy Krzyżacy 2, bo teraz, bo ten odcinek właśnie są, nie dość, że są takie fajne ciekawostki, właśnie jak te drabiniarze, tarcze na wieży, bo to jest naprawdę ciekawe. I to właśnie ja bym chciał się jak najwięcej dowiedzieć o twierdzy Krzyżowiec, a że nie chce mi się oglądać tego Q&A. Ja mam ci wszystko powiedzieć. Ale to chciałbym z ciebie jak najwięcej wycisnąć. Poza tym moi widzowie też pewnie by chcieli usłyszeć i twoi też zapewne. To jest takie streszczenie. Więc tak, przede wszystkim są już dwie części tego pytania i odpowiedzi, tych materiałów, takich wideo. Tak, mówię, bo trzecia, ja ich lajkuję na Facebooku. Trzecia część będzie 11 lipca, jeśli się nie mylę. I jak do tej pory, to odpowiedzieli myślę na takie standardowe pytania, że starają się właśnie, żeby ta gra była tak grywalna jak Krzyżowiec 1, starają się wprowadzić nowe jednostki, nowych przeciwników, starają się, i będzie też tryb edytorski, tak, edytor map. To fajne. Tak, że ta gra będzie na Steamie, ale jeszcze nie wiedzą, czy będzie tylko na Steamie. Nie wiedzą, czy będzie wersja fizyczna. Na razie skupiają się na wydaniu wersji cyfrowej. Ten typ edytorski to będzie osobna aplikacja na Steamie, to nie będzie w grze, tylko trzeba będzie osobno to włączyć. Tak, pod grą to będzie jakoś tak to tłumaczyli. Co tam jeszcze ciekawego mówić, że silnik, którego używają, to jest silnik z twierdzy 3, ale poprawiony i ulepszony, ma tam jakąś, ja się nie znam, jakąś tam silnik fizyki Havok i jakiś tam Vision Engine, cokolwiek to znaczy, takie rzeczy będą. Jednostki arabskie będą posiadały oczywiście arabskie głosy, o tym też mówili. To są chyba takie najważniejsze rzeczy i jeszcze też będą chcieli, znaczy jeszcze nie ma nic do ogłoszenia, ale planują zrobienie, żeby był możliwy tryb gry multiplayer offline, czyli przez LAN. Czyli wiesz, żeby... Że nie będzie trzeba, nie będzie potrzebny Hamachi, tak? Tak, tylko po prostu wiesz, jak masz kogoś w domu, nie? Jak masz sieć domową, to żeby można się było normalnie połączyć bez konieczności, wiesz, bez neta po prostu. Ale w związku z tym, że to będzie gra na Steamie, to jeszcze nie wiadomo, czy to się uda, bo... No bo to może być musisz, trudne. No właśnie, musisz być zalogowany na Steamie, żeby grać z kimś. No, więc... tak czy siak musisz mieć neta. No właśnie, ale powiedzieli, że będą się starali jakoś to tam zrobić, ale jeszcze nie mają nic na ten temat do ogłoszenia. No i oczywiście większą część pytań tego 11 lipca jeszcze odpowiedzą na dodatkowe pytania. Tak głównie to wiesz, no odpowiadają takie podstawowe pytania i chwalą się tym, że są teraz niezależną firmą i bardzo im zależy na tym, żeby był kontakt z fanami, bo jednak robią to dla fanów, a nie dla kasy i starałem się odpowiadać na pytania. Już nie mówię, że nie dla kasy, bo jednak, wiesz. Dla kasy, ale nie tylko, tak? Żeby... Każdy chce kasę mieć. No wiadomo, no, jak się wiesz, wykonuje jakąś pracę, to chce się mieć zapłatę i dla mnie to jest jak najbardziej logiczne. No tak, ale chodzi o to, że wiesz, nie robią czegoś po prostu mając wszystkich gdzieś, tylko pytają się co jak, postarają się informować, żeby nie dawać niczego, wiesz, takiego jak kota w worku, jak w przypadku twierdzy 3. No, to było niestety nie wypał. No, ludzie będą więcej wiedzieć, to może chętniej, wiesz, jakoś podejdą do tego tematu i sobie pobiorą tą grę, bo ma też być chyba wersja beta, taka zamknięta, że bo ogólnie pod koniec tego roku mają wprowadzić Krzyżowca na taką platformę Gambitius, czy jakoś tak, która to zajmuje się zbieraniem kasy na wydawanie gier komputerowych. Czyli crowdfunding, nie? Tak, czyli tak. Taki Kickstarter. Tak, tylko że to jest właśnie specjalna platforma tylko na gry komputerowe. Aha. I właśnie osoby, które tam dadzą im trochę kasy, to będą miały dostęp do wersji beta. Tak jest przynajmniej założenie na ten moment. A jak to wyjdzie w całości, to musimy poczekać. Chyba założenie dobre, tylko pytanie, ile będą chcieli tej kasy. No właśnie, to jest dosyć ciekawe, ile będą chcieli za tą grę ogólnie. A gdzie można im zadawać pytania? Na Facebooku, tak? No, też forum jest, ale na forum to tylko po angielsku. Bo mają na Facebooku można po polsku? No, w sumie można, bo pojawiają się tam posty też w różnych językach, między innymi po polsku, więc myślę, że jak najbardziej. Ogólnie, wiesz, jest też stronka i forum,
gdzie pojawiają się też tam najnowsze informacje, są tam screeny, są tam właśnie wszystkie dotychczasowe filmiki, te pytania i odpowiedzi, ten taki trailer, nie wiem czy widziałeś, ten taki 40-sekundowy. Teaser tak, to się tak, chyba nazywa. Tak. To dupy nie urywa, nie? No wiadomo, ale też wydawać kasę na jakieś tam głupoty nie ma sensu, myślę, lepsze takie coś niż nic. Pokazują, że wydawać coś... hajs na profesjonalnego animatora, no jakiś silnik, bo to też na jakimś silniku musi być napędzana taka animacja, a to za darmo nie wolno, no. Niestety. Chociaż powiem ci, że w Blenderze szło lepszą zrobić, a Blender jest darmowy. No ale wiesz, dużo czasu pewnie na to nie poświęcili, po prostu zrobili. Nie, no to... zrobili coś, żeby jakoś ładniej to wyglądało i żeby mogli tym, wiesz, zaprezentować to, że wyjeżdżają na targi E3, że będzie ta gra pokazana na targach E3. Bo w sumie była pokazana dla dziennikarzy, więc może w jakimś CD Action albo, nie wiem, Komputer Świat Gry coś się pojawi niedługo na temat właśnie Krzyżowca Dwójki. No dobrze by było, ja CD Action zawsze regularnie kupuję, z chęcią bym przeczytał, jeżeli coś tam faktycznie widzieli więcej niż tacy zwykli śmiertelnicy, to ja bym z chęcią się dowiedział. Z tego co wiem, to dziennikarze mieli widzieć normalny gameplay, nie tylko screeny, tylko normalnie gameplay z gry. No to dobrze. Ale to... czy tam ktoś z Polski był, to nie wiem. No i czy w ogóle ktoś jest zainteresowany z Polski, nie? No właśnie. Chociaż wydaje mi się, że Polska ma całkiem taką krzywą tą społeczność, że no tak. Jednak w Polsce jest dosyć popularna twierdza. Jest. Można powiedzieć, że nawet bardziej niż w innych krajach europejskich. Tak, jest popularna w Polsce, co widać myślę na naszym forum. Trochę tam użytkowników jednak zarejestrowanych jest i no ogólnie myślę, że jeśli chodzi przynajmniej o twierdzę Krzyżowiec, to chyba każdy, kto jest, nazywa siebie graczem, to grał w Krzyżowca chociaż raz. No, Wilku nie grał. Na się nie grał. Na się grał, ale to chyba tak grało. Tak sobie grał i tak wiesz, no, raz czy tam dwa, nie? Przynajmniej każdy ale zna no właśnie, każdy, kto się nazywa graczem, to jednak wie, czym jest Krzyżowiec. Takie jest moje zdanie. W Polsce na pewno. No właśnie, więc no tak, dużo jest fanów Krzyżowca i jedynki chyba też, ale później już jest gorzej. Nie wiem, jak no później po prostu się wiąże, to nie podoba. No nie wiem jak ze Stronghold Kingdoms, bo jest polski serwer i ogólnie gra jest po polsku i trochę Polaków to gra, ale nie wiem czy ludziom się to podoba aż tak bardzo, żeby twierdzić, że są fanami tej gry. Właśnie mi sama też no nie przypadło do gustu, no niestety. Ale na pewno jest to lepsze wyjście niż granie w plemiona, bo... No tak, to nie jest taka typowa gra przeglądarkowa, tylko jednak kliencka, gdzie no, dużo to nie jest, wiesz, bo ja też kiedyś czytałem komentarze, jak wyszedł polski serwer, że ludzie odradzali, bo tam, wiesz, typowa gra przeglądarkowa, pograsz 4 godziny, budujesz rzeczy i nic więcej się nie dzieje, a to jest nieprawda, bo... Tam się dużo dzieje, tylko wiesz, trzeba nawiązywać jakieś komunikacje z innymi ludźmi. Nie masz po prostu, wiesz, włączyć grę i sobie budować budynki i się patrzeć na rozwój wioski i tyle, bo dużo tak nie pograsz, bo cię zaraz coś tam zabije w tej grze. No, jestem dobrym dowodem. Chwilę pograłem, mnie zaraz zjechali. Więc jak ktoś chce tam grać, to musi naprawdę ostro działać i szukać jakichś sojuszników. A nie tylko się tam są domy, nie? Tam są domy. Tak, domy, frakcje, tam się walczy gminy, o kontrolę nad państwem. No to jest, nie wiem, mi się ta gra podobała pod tym względem właśnie, że jest taka rozbudowana, tylko to trzeba zrozumieć, bo ona nie jest łatwa do ogarnięcia w 5 minut. Nie, nie. Ale jak ogarniesz, to jest naprawdę bardzo fajne i jak spotkasz fajnych ludzi, z którymi możesz sobie pograć, nie? To wtedy jest naprawdę bardzo fajna gra. No tylko no mówię, no niestety takie gry zazwyczaj no albo wymagałem poświęcenia czasu, no a jeżeli nie za dużo czasu, to w tym momencie trzeba jednak zainwestować jakieś tam pieniądze, no. te 20 zł chociażby miesięcznie, jak mówiłeś. No nie każdy chce inwestować w takie gry, nie? Bez kasy też się da grać, tylko... Nie, da się, no ale to wtedy musisz trochę więcej przy tym siedzieć i trochę dłużej trwa twój rozwój jednak, nie? No i przede wszystkim musisz się pogodzić z tym, że nie będziesz najlepszy. Wiadomo, że najlepsi są ci, którzy kupują za pieniądze wszystko. No tak, tak. No ale co zrobić? Takie są reguły w dzisiejszych czasach, w takich grach. No kto ma hajs, ten rządzi. Wiadomo.
Czyli został nam Ryszard, został nam Wilk i co, ty masz jeszcze dużo, widzę, żołnierzy. Które... No, tak se stoją, no. Tak se zostali resztki jakieś. W sumie niewiele stracili. Łucznicy, ale ja się ich pozbędę, spokojnie. Spoko. Dobra, to ja bym tak... Można by Rysię w taki inny sposób rozwalić, tylko myślę, jakby go tutaj... Mogę zrobić dużo rycerzy, jak chcesz. Może koni, konnych. No tak, właśnie o tych rycerzach mówię. I tak wiesz, tak go... Albo czekaj, ja bym zrobił tych... Ja podjechałbym tymi łucznikami, byśmy go ścisnęli, żeby mu wszystkie mury rozwalić, żeby został goły. No. Sama jego siedziba. Nie ma sprawy, tylko muszę trochę drewna sobie kupić, żebym w stajnie postawić. I nie wiem, czy mi kasy starczy na taką dużą liczbę rycerzy. Zobaczymy. Wydaje mi się, że rycerze chyba szybko dosyć te mury niszczą. Chociaż może pałkarze niszczą szybciej, nie? W sumie to nie wiem, kto szybciej niszczy. Możliwe nawet, że pikinierzy. O, albo nawet, no. Kiedyś to ja wiedziałem dużo takich rzeczy, ile tam potrzeba, żeby zniszczyć ruchomą tarczę, ile kto może ciosów przeżyć i tak dalej. Nawet chyba wiedziałem, ile strzałów z katapult może lord na siebie przyjąć. Ale już pozapominałem tych wszystkich rzeczy, już niestety. Jestem ciekaw, kto to liczył. Widzisz, są tacy gracze na multi, którzy interesują się takimi sprawami. Oni już, można powiedzieć, dogłębnie znają tą grę i wszystkie jakieś tam błędy. Ja w sumie też mogę pokazać parę błędów w grze, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo teraz wszyscy zaczną tak grać. Nie, no czemu pokażę? No, może takie najmniej perfidne, nie? No się wiem, że można... Można hatum drwala, można zablokować naszego przeciwnika już na samym początku gry. Tak, to też można. Dobra. Ustawić mu w bramie. Nie wiem, czy on to zniszczy. To ja pokażę to może na moich kopalniach żelaza. Jakbyś tam się skierował. Tak, no widzę. Nie wiem, czy się od razu uda. Zobaczymy. Coś z tego wyszło. Ilu ich idzie? Zobaczymy, policzymy, ilu idzie. Prawdopodobnie podwójna ilość, co? Aha, wydaje. Tak. To ja znam ten błąd, że po prostu tak, we dwóch są. Ale można tak robić ze wszystkimi budynkami i na kilka razy. To nie jest tylko, że na podwójną ilość możesz mieć potrójną, poczwórną. Wiesz, bo to chodzi o to, że szybko usypiasz i szybko odsypiasz od razu praktycznie. I musisz mieć jakichś ludzi tutaj przy ognisku. To wtedy trochę ludzi właśnie więcej niż powinno się zamienić. Ale to w tym momencie na farmie jabłuszek możesz sobie zrobić 10 farmerów i czy oni będą tak szybko donosić, czy to będzie jakoś tam zwolnione, czy będą tak szybko jakoś... zapieprzać, jakby było 10 tak jakoś, farm. No jakbyś miał więcej farm po prostu. Aha. No, można też zrobić taki trik, tutaj niestety nie pokażę, bo nie ma jak, że możesz zablokować farmy, sady jabłoni, w takim sensie, że będą cały czas produkować, cały czas będą jabłka. Nie będzie tego takiego sezonu przejściowego, bo normalnie jest, że one tam zmieniają kolor i tak dalej. I to można zrobić, ale chyba tylko na takich specjalnych mapkach multiplayer, że robi się w dwóch rzędach takie sady. I jak się ten pierwszy rząd zrobi cały biały, to wtedy szybko... A nie, robisz jeden rząd. Jak się zrobi cały biały, te wszystkie drzewka, to wtedy szybko stawiasz drugi, czy jakoś tak i wtedy po prostu one będą cały czas miały jabłka, nie będą, wiesz, tam nie będzie żadnych tam sezonów i tak dalej. Czyli maksymalna wydajność w tym momencie jest. Dokładnie. Ja tego za bardzo z tego nie korzystałem, więc może źle mówię, ale wiem, że coś takiego jest możliwe. Okej. Okay. No, znowu zerwało. Ale myślę, że to i tak nie jest źle. Całkiem przyzwoicie, ja pamiętam, bo to... Kiedyś miałem taki mecz, że był taki, tak zerwało, że normalnie poszedłem sobie na obiad, jak wróciłem, to jeszcze ten sam lag był. Jeszcze nie, wiesz... Aha, ojejku. Spokojnie sobie zjadłem obiad, przyszedłem, jeszcze musiałem czekać, nie? Więc spoko. To już jest jakaś masakra, daj spokój, tyle czasu czekać. A się grało się... jednak. Nie chodziło. I dziwo, że czekałeś, ja bym to olał. A widzisz, ja byłem zapalonym graczem. A to był jakiś rankingowy pewnie, albo coś. Znaczy wiesz, nie, tam na Gamespy były rankingi jakieś, ale to tam tak słabo działało ogólnie.
Ale no wiesz, jak chciałeś się pokazać, chciałeś być uznawany za dobrego gracza, no to trzeba było wszystko zacisnąć zęby i grać, nie? No. Dokładnie. Ej, właśnie, bo czekaj, bo ja miałem zapytać, ja zapomniałem, albo pytałem i już nie pamiętam. Odnośnie tej strony. Mówiłeś, że tam można coś wygrać ostatnio na konkurs mapek. No tak, czasami jak organizujemy konkursy, to mamy jakieś tam nagrody. Ja na przykład raz wygrałem właśnie Twierdzę 3. To wygrałem w jednym z konkursów na naszym forum. O! Może nie jest jakaś super nagroda, ale jednak. Nie, dobra nagroda, bo ja bym z chęcią taką nagrodę przyjął, bo... I za drugie miejsce, i za trzecie były jakieś bony w jakimś sklepie internetowym. 20 zł i 15, coś takiego. No, co ciekawe. No, nie najgorsze. A w czym wygrałeś? W robieniu mapek? Nie, no, w robieniu mapek to ostatnio był konkurs, to zająłem ostatnie miejsce. Nie, nie poszło. Zrobiłem dosyć dużo artykułów na temat właśnie Stronghold Kingdoms. I właśnie to był konkurs taki na rozwój strony po prostu. Ja zrobiłem H7 artykułów dotyczących tej gry. I później te artykuły sobie mi pomogły trochę, jak nagrywałem poradniki na nasz kanał właśnie dotyczących tej gry, to skorzystałem z moich poradników, tych takich artykułów, które są dostępne na naszej stronie. Myślę, że dosyć dobrze to tam wszystko opisałem, więc jak komuś nie chce się słuchać mojego głosu, a gra w Stronghold Kingdoms, to może tam te artykuły poczytać, jakie wygrzebie gdzieś na naszej stronie. Ja chyba widziałem coś tam, mi się wydaje. No jak wejdziesz... Tam jest chyba w Stronghold Kingdoms i poradnik sam jest, nie? Tam masz poradnik, akurat chyba nie jest mój, ale tam jest parę rzeczy, które jest moje. Nadal jest podpisane, kto jest autorem, więc można sprawdzić. Czyli jak Lutel, to ty. Tak, dokładnie. Taką samą masz ksywkę tam. Tak, wszędzie. Okej. A kurde, no trochę za dużo mieczy i zbroi niż koni. Może trochę koni sobie... dorobię. Coś nas atakuje. Gdzie to? Ciebie, nie mnie. No, super. Widzę, że moi drwale już za daleko idą, pewnie cały czas giną. No. Z ich uśpię lepiej. Z tym drewnem tutaj już raczej niewiele się zdziała. Już nie ma co się męczyć. Na tym etapie gry, no umówmy się, drewna raczej. W sumie tylko jeżeli robisz sobie ten. Jeżeli produkujesz broń, a widzę, że ty też broni w ogóle nie produkowałeś. Produkowałem puszę, ale na sprzedaż. Aha. No na multi to się produkuje głównie właśnie broń na sprzedaż. Aha, czyli puszę albo zbroje skórzane, nie skórzane, tylko metalowe i to się sprzedaje. Bo to jest droższe, nie? Tak. No ale to też zależy oczywiście od mapki, od tego ile tam jest surowców i jakie to są surowce, nie? No i jaką masz taktykę. No bo jak nie ma żelaza, no to... No wiadomo, albo jaką masz taktykę, nie? Bo możesz chcieć robić rycerzy, no to nie będziesz sprzedawał zbroi, nie? Zostawisz ją dla rycerzy. A jest jakaś zasada na multi, generalnie jakaś najczęściej występująca jednostka, nie wiem... No pewnie asasyni. Tak? No myślę, że tak. Asasyni, ruchome tarcze i łucznicy konni. Nie wiem, czy umiesz grupować jednostki, ale to też się przydaje wiedzieć, jak umieć... Nie wiem, kontrol 1? Tak, ale chodzi o grupowanie łuczników konnych z ruchomymi tarczami, żeby ruchome tarcze ukryły twoich łuczników. Aha, no to jak się to grupuje? To zrób sobie trochę ruchomych tarcz, to ci powiem. Trochę ci pouczę. No to mi się przyda. Jestem ciekaw, już nie mam limitu liczebności armii, a przecież nikt mi nie umarł. Albo umarł, a nawet nie wiem. Nie, no bo nie ma Saladyna, to się wtedy limit zwiększa. Jak jest więcej przeciwników, to wtedy limit jest taki, nie wiem, nawet 300 czy 400 i koniec. A jak przeciwnicy giną po kolei, jest coraz mniej ludzi, no to wtedy jest większy limit. Bo mamy za dużo jednostek, bo już coraz częściej przerwa po łączenie. Możliwe. Chociaż nie wiem, no w sumie... To coraz większy się robi ten lag. No właśnie. Mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji, że pójdziemy na obiad. Wiesz, to będzie można wyciąć potem, to nie problem. No można wyciąć. Czy nam się chce czekać, nie? Dobra, ja robię rycerzy, zobaczymy, czy będzie jeszcze gorzej. Okej, mam tutaj parę
parę tarcz mam. Trochę mało ich masz, tak szczerze mówiąc to... Więcej? No tak ze 30 na twoją armię łuczników konnych to tak 30. Ale to tak dla przykładu, dla 30 konnych. No niech będzie, dobra, to bierzesz tarczę jako, nie wiem, na przykład jedynka, a łuczników konnych jako dwójka. Czyli kontrol 1. I kontrol 2, tam to druga część. Na konnych, kontrol 2. I teraz co? No i weź sobie dla przykładu zaznacz ruchome tarcze i łuczników konnych tak normalnie myszką i gdzieś postaw ich w jakimś innym miejscu razem. Bez grupowania, tak po prostu. Żeby pokazać jak to... Aha, że razem mam ich zaznacz? Razem bez grupowania gdzieś postaw ich. Zaznacz jedno, drugie razem i bez grupowania. Szybka jest ta tarcza nawet. No. To raczej... A, no i tarcze są w środku. Tak. Jakbyś miał więcej tarcz, to byłyby też na zewnątrz i chroniłyby twoich łuczników. I wiadomo, jak masz na przykład 30 ruchomych tarcz, no to robisz grupki po 30 łuczników konnych i wszystko w jedno miejsce pakujesz, to wtedy wiesz, łatwiej jest większa ochrona po prostu, nie? Wiadomo, że tam trochę łuczników konnych może zginąć, ale jednak nie tak, jakbyś wyruszył bez ruchomych tarcz albo z ruchomymi tarczami, tak bez grupowania. Bo jak zrobisz tak bez grupowania, to ruchome tarcze będą na zewnątrz. I wtedy wszystkie jednostki w środku ci poginą po prostu, jak będą ostrzeliwane. No to bez sensu w tym momencie. No, te ruchome tarcze są naprawdę bardzo przydatne. No to dobra. W sumie ja ich nigdy nie robiłem, bo tam na boty to nie warto, nie? Ja kiedyś pamiętam, jak uczyłem jednego gościa grać, to zrobiłem, nie wiem, 40 łuczników konnych ze 20 ruchomych tarcz, a miał chyba z 300 łuczników i wiesz, ja pogrupowałem ich, on miał tak po prostu rzuconą tą grupę, staliśmy obok siebie i ostrzeliwaliśmy się i ja wygrałem, nie? 40 łuczników pokonało 300 łuczników, po prostu mieli ruchome tarcze. No wiadomo, że jak masz tylu łuczników, to możesz po prostu, wiesz, polecieć na tego przeciwnika i nie strzelać, tylko tak normalnie go zabić tymi tam mieczykami czy cokolwiek, oni tam mają jakieś noże. No, coś tam mają. No właśnie, ale jak wiesz, uciekasz przez całą mapę, to możesz nawet dużo zabić, jak masz ruchome tarcze. No. Dobra, to ja wezmę konnymi teraz Ryśkowi, zniszczę to wszystko, my wlecimy i zniszczymy mu wszystkie mury. Zostawimy mu łysą siedzibę. Mm. Ośmieszymy go teraz. Też będę musiał pogrupować chyba tych rycerzy. Często korzystasz z tego grupowania? Cały czas. Bo, jeszcze jakby to powiedzieć, jakbym miał przeciwnika, który miałby taką samą liczbę rycerzy jak ja, i by ich nie pogrupował, a ja bym ich pogrupował, to bym wiedział, że wygram po prostu. Bo jak masz pogrupowane te jednostki, to one obok, wiesz, wchodzą jedna na drugą i szybciej po prostu zabijają przeciwnika, niż jak tak są rozdzieleni po prostu. Niektórzy są z tyłu, niektórzy gdzieś tam daleko z prawej strony, a tak jak masz pogrupowane, to oni są wszyscy obok siebie tak ściśnięci, więc szybciej zabijasz przeciwnika po prostu. No tak, faktycznie. Dobra, to ty rozwalaj mury, a ja zaraz swoimi podejdę i będę też rozwalał. Wydarzenia potoczyły się całkiem inaczej. Skoro król musi się kryć w swoim zamku. Ej, kto to do mnie? Ty mendo mała. Zniszczę tą mangalę, żeby nas tutaj nie zniszczyła, bo... No, teraz ja jestem najlepszym lordem. Co? Teraz ja jestem najlepszym lordem. A kto był cały czas? Ty byłeś. Czemu ja? Przecież ja nic nie zrobiłem. Ani armii, ani złota. Dobra. No już tu on sam w sumie pokasował sobie wszystkie budynki. Ale mury, trzeba wszystkie mury. Dobra. Se tu podjadę konnymi. O, teraz jest większy lag. Wiadomość od wilka. No jej. Walczysz lepiej niż twój ojciec. No lag, a ten pierdzieli. No. Nie dostosowuje się do zasad rozgrywki. Jakby nie było, te lagi się coraz większe robią, coraz dłużej się wczytuje stan gry. No, boję się, że dojdzie właśnie do takiej sytuacji. Czyli to jest taki znak, chłopy, kończcie. Dokładnie. I w sumie faktycznie możemy powoli kończyć. W sumie nie wiem, czemu takie lagi są. Nie narzekam na internet, ani na komputer.
Ile masz na te? 50. Aha, ściągania, tak? No ściągania, to tam wysyłania jest koło 40, nie? Jak tam robisz różne testy. Czyli też bym chciał taki internet. Czyli to nie jest problem. Ja mam wysyłu 1 mega. 1 megabit, nie? Ale no do twierdzy chyba starczy, bo to jest dosyć sporo. No jak najbardziej. No. Dobra, żebym tylko Lorda nie skasował tymi strzałami. Nie, no, Lord jest wytrzymały, raczej wszystkie inne jednostki wpierw zginą, zanim Lord zginie, więc spokojnie. Jeszcze trzeba tą beczkę, żeby nic mu nie zostało. To ja będę strzelał w beczkę. Okej. Okay. Ciekawe, czy się da. Da się. I faktycznie leci w dół. Nie wiedziałem, że łucznicy mogą rozwalać budynki. Mogą. Dobra, nie strzelajcie. Nie strzelajcie! Idźcie stąd, bo... Oni chyba nie rozumieją. Możesz tak zrobić, że zaznaczysz te jednostki i każesz im strzelać w jakieś miejsce, w jakąś ziemię czy cokolwiek. No można, a dobra, już niech stąd jadą. Precz. My tu będziemy ryć teraz. O, znowu lag. No! Usuń swoich tych łuczników, to będzie od razu lepiej. Usuń swoich konnych. Zapomniałem odbudować popularność swoją. Oj. Cały czas zero. No niestety. Właśnie, a oni ci nie uciekają z budynków, jak masz tak niską popularność? W sensie, że... Musisz pilnować, żeby cały czas byli tam przy ognisku. Aha. Jak najpierw znikają z ogniska. Jak są, to się wymieniają, tak? Aha. Najpierw z ogniska znikają, a potem dopiero z budynków. Ale ten nadmiar też znika? Znaczy, jaki nadmiar? No jak masz 300 chłopów przy ognisku, tak? No. To oni znikają. Czy znika tylko ta maksymalna liczba 24? Nie, to wszystko zależnie od tego, jaką masz popularność, nie? Jak masz 0, to po prostu cały czas będą ci tam znikać pojedynczo. Aha, i nawet może ci 300 zniknąć. Tak, do 0 może dać po prostu, no, jak masz popularność 0. Chyba już możesz wszystko po... Jeszcze dom. Dobra, to ja wchodzę. Czy ty chcesz wejść? No, ja nie masz kim wejść. To ja wejdę. Ale kpina. Ja bym się wstydził. Oj, nieładnie. Wiadomość od drugiego serca. Tak więc zostałem pokonany i moje biedne kości muszą pozostać wśród tych nędznych piasków. Czekaj, bo... Ty mówiłeś, że lobby ci... Fraps ci lobby nie nagrywa, tak? Mhm, dokładnie. Czyli jak zakończymy grę, to też nie będzie nagrywał? No, teoretycznie już nie powinien. To musimy się pożegnać w sumie przed... No, musimy się pożegnać, jak już będziemy zabijać wilka. Wtedy trzeba się pożegnać ze sobą. Ja mam zawsze takie długie pożegnania. No to możemy zrobić teraz pożegnanie, a potem będzie... Albo po prostu, wiesz, zniszczymy wszystko, zostanie sam Lord i wtedy robimy pożegnanie. O, dobra, to, ale to na się niszczymy wszystko. No tutaj mur nie będziemy wszystkich niszczyć, bo to trochę zajmie akurat u niego, ale wystarczy, że wejdziemy do zamku. No i ty powystrzelasz tych wszystkich łuczników i... No już jadę. To będziemy mogli się pożegnać wtedy. No już spadłem na drugie miejsce znowu. Tak, żebyś ty miał dobre nagranie i ja, i będzie fajnie. No, spoko. Biedny wilk nawet chyba cokolwiek produkował tutaj? Chyba nie. On tu chyba nic nie zrobił, naprawdę. Zamurował się i koniec. No właśnie, on miał jak wyjść? Nie, miał jak wyjść, więc nie wiem czemu. A, bo sobie zastawił wszystkie surowce i nie miał jak się rozbudować do końca pewnie. No. Ach, te boty biedne. No, niestety, nie są to mistrzowie rozgrywki. Właśnie, dobre by było jakby w tym, w Twierdzy Krzyżowiec 2 jednak te boty były takie bardziej rozgarnięte i potrafiły wykorzystywać, może nie tyle co te takie triki w grze, no ale... No lepiej ogarniały, jakie mają tereny, bo zobacz, no tutaj wilku widział, jaki ma teren i moim zdaniem bot to powinien mniej więcej ogarnąć, że
Ale nie wiem, czy nie, to się tak... nie warto robić ogromnej rozbudowy, ale bo nie ma nie miejsca. Wiem, czy to się tak da, wiesz, wprowadzić do jakiegoś tam kodu czy czegokolwiek, nie znam się na tym. Nie, mi się wydaje, że nie, to się da, na pewno się da, że po prostu bot sobie jak gdyby oblicza, no się oblicza, sprawdza jak wygląda przestrzeń wokół jego zamku, czy gdzieś są jakieś ograniczenia, czy są surowce, to na pewno idzie zrobić. To jestem wręcz przekonany, że idzie coś takiego zamontować. No to jest sztuczna inteligencja, tylko trochę mądrzejsza niż to, co jest tu, nie? No. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No wierzę, że jednak będzie ładnie. Ja cały czas oczekuję tego. Będzie przynajmniej w co pograć sobie. No. Miejmy nadzieję. Bo niestety, ale zauważ, że takich strategii właśnie typu twierdza, takich typowo RTS-owych, jak Age of Empires albo Age of Mythology, czegoś takiego już teraz się nie robi. Nie, nie ma takich strategii. Są tylko Total Wary, cywilizacja też. A takich zwykłych, gdzie sobie budujesz w czasie rzeczywistym i faktycznie, no tak jak tutaj jest, no, i kierujesz jednostkami, no to nie ma czegoś takiego. No nie ma wyboru, nie ma żadnego, nic. No nie wiem, czemu to jest spowodowane, no, za trudne takie gry, czy co? No właśnie ja nie wiem, no bo moim zdaniem to jest najlepszy typ strategii, nie ma lepszego. No ale wiesz, liczy się to, żeby była duża sprzedaż, a jak gra jest za trudna, no to dużo osób jej nie kupi. No to jest prawda, no ale Total War'y też nie są super łatwe. No ogólnie mi się nie podobało. Grałem w dwójkę, ale jakoś tak, nie wiem, po prostu strategie 3D jakoś mi nie przemawiają. Ale oczywiście pogram w twierdzę, na pewno, każdą. No, chociaż sprawdzić zawsze warto. Tak, tak więc będziemy się tutaj powoli żegnać, moje jednostki sobie przejdą już tam, no nie za bardzo, bo siedzibę. Nie wchodźcie do Lorda. Będziemy się powoli żegnać, tak więc z mojej strony bardzo serdecznie bym chciał podziękować za to, żeście tutaj obejrzeli. I osobiście ja chciałbym wam właśnie polecić kanał, jak widzicie, bardzo fajne triki, Stronghold.net na YouTubie i również stronę Stronghold.net, oficjalną polską stronę serii Twierdza. Tam też te triki są gdzieś tam zawarte w jakimś poradniku, coś takiego, tak? Pełno rzeczy. Pełno rzeczy, tak więc jeżeli chcecie sobie powiększać swoją wiedzę na temat twierdzy, uczyć się jak grać dobrze na multi, to naprawdę to jest chyba najlepsze miejsce, rzetelne. No i to z mojej strony tyle. Czekamy na twierdzę Krzyżowiec 2. No i w następnym odcinku pewnie będę grał z kolejnym moim jakimś widzem i wierzę, że też będzie miał mi do powiedzenia tak dużo ciekawych rzeczy, jak tutaj od Lutela się dowiedziałem. No i coś jeszcze, Lutel, nie wiem, chcesz powiedzieć? Na do widzenia. Myślę, że powiedziałeś wszystko, co było potrzebne do powiedzenia, więc myślę, że dziękuję za uwagę i dziękujemy za to, że oglądaliście i zapraszamy do nas też czasami. No, a ja bym tobie jeszcze chciał podziękować, że tutaj ze mną zagrałeś. Nie ma problemu. No. Tak więc do widzenia, cześć, a w tym momencie moi arabscy zbrojni sobie już wchodzą. Na razie. Wiadomość od wilka. Zabij mnie od razu, bo nigdy nie ukorzy się przed tobą.